No, a co zrobić, jeśli 5 watów to dla nas jest za dużo? Bo na przykład spokojnie możemy zrobić łączność na 1 wacie, albo po prostu chcielibyśmy zaoszczędzić baterii i zmniejszyć troszeczkę moc nadawania. Jak to zrobić? Zapraszam. No to tak, żeby zmienić moc, będziemy potrzebować przycisku po lewej stronie. Jest to ostatni przycisk z literką M. Naciskamy go i w zależności, czy chcemy zmienić to albo strzałka w dół, albo strzałka do góry. Czyli tak, naciskamy przycisk z lewej strony i ciśniemy w dół do 1 W. I ustawione. Jeżeli byśmy chcieli to zmienić na kanałach zaprogramowanych, to też naciskamy ostatni przycisk po lewej stronie i strzałeczka w dół i mamy 1 W. Minus tego jest taki, że jak zmienimy przemiennik i pójdziemy z powrotem, to niestety ustawienie zapisane na komputerze nam przywraca. Czyli musimy jeszcze raz powtórzyć operację. No i tyle. Pozdrawiam serdecznie.